Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć i czemam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do Kościoła. Nie no, oczywiście żartuję, zapraszamy do Metra, ale Kościół, jak widzicie, tutaj oczywiście jest w tym miejscu, w takim ładnym ujęciu, które udało mi się zrobić, a mowa oczywiście dzisiaj będzie o stacji Bemowo, Ulrychów, wentylatorni VZ5 i komorze demontażowej KD06. Ta stacja została otwarta 30 czerwca tegoż roku. Oczywiście samo otwarcie Wam transmitowałem nawet na żywo, były później filmy ze szybkiej recenzji, jak to wygląda. No i parę filmów oczywiście było już bezpośrednio z Bemowa, jednakże jako takiego podsumowania budowy jeszcze nie było. I to będzie później. Dziś pokażę Wam, jak wyglądają stacje miesiąc po otwarciu. No, zdjęcia są na miesiąc po otwarciu, czas już trochę jest późniejszy, jednakże to, co jest najważniejsze i chcę Wam pokazać w tym filmie, to to, że budowa nie do końca się skończyła, ale szczegóły z tej kategorii zobaczymy dopiero już na Ulrychowie. Natomiast na razie sobie przelećmy dalej, jak widzicie, tak wyglądają tutaj wejścia. Od strony tutaj zachodniej stacji było Kiss and Ride za przystankami autobusowymi. Dosyć ciekawe to zrobione właśnie tutaj jest. Jest też tutaj wiata duża właśnie od metra, pod którą miały się prawowicie znajdować miejsca parkingowe dla rowerów. Jeszcze ich tutaj na filmie nie ma, jak jest aktualnie, tego też nie powiem, bo w sumie nie pamiętam. Nie było mnie przy stacji metra mowo, konkretnie przy tym wyjściu to już tak dosyć długo, więc nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, jednakże tutaj przelećmy się nad wszystkimi wyjściami. To wyjście tutaj w kierunku Lidla ma schody ruchome na górę, tak samo jak to przy ratuszu. I to właściwie w głównej mierze tyle, jeżeli chodzi o schody ruchome bezpośrednio na poziom 0 z metra, ale możecie zobaczyć, że każde wyjście na przystanki tramwajowe, czy ogólnie tutaj po każdej stronie skrzyżowania, czy na przystanki, czy te autobusowe, tramwajowe, ma windę. Ma zwykłe schody, windę, no i czasami właśnie też schody ruchome. To według mnie bardzo dobrze tutaj to zrobili. Właśnie, że tutaj nie trzeba jeździć tymi windami na okrągło i też przy okazji, jeżeli jakaś winda nie będzie funkcjonować, to nie będzie takich większych problemów, że trzeba naprawdę jakoś daleko trzeba jechać. Także to jest duża zaleta. Oczywiście jest tutaj pozostawiony, tak jak wcześniej był, ruch tramwajowy z takim samym układem torowym. No i tutaj też jest to wyjście właśnie w kierunku starego punktu informacji, którego już od dłuższego czasu nie ma, jak i również wyjście do przystanku tramwajowego tutaj, który właśnie widzicie, w kierunku dalszej części Woli, no i tam jeszcze Bemowa i Ursusa, tylko że na Ursusa tramwaje nie jadą niestety. Przynajmniej jeszcze aktualnie nie, ale widziałem ostatnio projekty tramwajów, gdzie tramwaj na Ursus dojechał. Ale nie powiem, w którym roku. Dobrze, natomiast co ciekawe, tutaj zerknijmy sobie na wyjście właśnie to pod ratuszem. Jak widzicie, są te schody ruchome, tak jak powiedziałem, jest również pomnik bezpośrednio i ścieżki rowerowe, których wcześniej nie było tutaj aż tak dużo i w tak dobrym stanie asfaltowym, takich szerokich, a teraz jest tutaj ich o niebo więcej. Tak było na całe skrzyżowanie, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mnie osobiście, jeżeli tutaj w formie recenzji chcemy jakoś ten film porównać, no to bardzo podobają się nowe wyjścia. Szczerze powiedziawszy, na konkurencji są z Płocką i odcinkiem Młynów, jak i również Księcia Janusza. Chociaż Księcia Janusza, ściany zatorowe, no ale to już na samym dole. Natomiast tak jak właśnie mówię, te wyjścia na zewnątrz, czy na Bemowie, czy na Ulrychowie, które tutaj właśnie widzimy, bardzo mi się podobają. Dużym problemem na początku po otwarciu był brak stojaków na rowery. Rowerzyści przyczepinali do barierek i do innych słupków metra części wizualnej wyjść. No jak widzicie, te hulajnogi tam zostały. Na szczęście już stojaki rowerowe się pojawiły w różnych miejscach, tak jak tutaj widzicie, dosyć duży jest i nie ma tego problemu, co był na początku. Dlatego też właśnie chciałem poczekać z filmem podsumowującym budowę, zakończenia, jak to wygląda już teraz, żeby po prostu wszystko było już usprzątnięte i skończone. Chociaż i tak nie doczekałem się tego, żeby biuro budowy już zniknęło z placu budowy. Tego już tak aktualnie nie ma. Zejdźmy sobie na dół, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Bezpośrednio właśnie od tego wyjścia, które przed chwilą widzieliście na górze. Idziemy sobie dalej. Jak widzieliście, była winda, były schody i oczywiście jest tutaj całkowicie nowe oznakowanie. Nie powiecie mi, że jak teraz patrzycie na te zdjęcia, to wam się nie robi ciepło. Naprawdę, trzeba przyznać, że te cegiełki, które tutaj są zamontowane z połączeniem takiego pomarańczowego światła, no robi ciepło. Nie jestem przekonany, czy tutaj nie przesadzili już z tym kolorem pomarańczu.
No ale pomarańczy, ale tak to mniej więcej wygląda. Też tutaj zwróćcie uwagę, na środku, teraz się znajdujemy całego tutaj pajączka, jest miejsce gastronomiczne, czyli lokale handlowe będą w przyszłości, dwa pozostawione, więc całkiem to będzie fajnie wyglądać. Tu jest oczywiście stacja, peron stacji, ale chciałem wam jeszcze pokazać kawałek góry, więc sobie zwykniecie, jak to wygląda. Są oczywiście na peron schody ruchome, już z bezpośrednio z hali odpraw i do góry i do dołu, więc to jest dobrze zastosowane, jak i również są nowe bramki w metrze, które tutaj zostały zastosowane. Są trochę inaczej, lepiej czytają kody QR i się inaczej otwierają, bo się otwierają w takim ukształtnym systemie. Ale to konkretnie tego nie nagrałem tutaj na filmie nigdzie, więc raczej tego nie zobaczycie. Chyba, że gdzieś się przypatrzycie kątem kadru. Oczywiście jest mnóstwo plakatów, billboardów, że otworzyli nowe metro, że Gulermark to robił i tak dalej. No, to tak zawsze jest. No i mnóstwo miejsc, gdzie będą w przyszłości lokale handlowe. Tu jest na przykład taka bardzo wąska, nie wiem, strefa rzepkowa czy coś. I tutaj też zwróćcie uwagę, że naprawdę dookoła można przejść w tych wyjść. Tutaj jeszcze jest winda na dół, na poziom stacji i peronu. Natomiast zwróćcie uwagę, że faktycznie dookoła tych schodów ruchomych i tego zejścia można przejść. Przy okazji zawsze przy takich przejściach gdzieś się znajduje winda. Winda znajduje się w dwóch częściach. Na jednym i drugim końcu stacji, na drugiej linii metra tak to wygląda. Na pierwszej linii metra jest tylko na jednym krańcu stacji zwyczaj to zlokalizowane. I tu są schody ruchome bezpośrednio do ratusza ratusza Bemowo. Targówek będzie niedługo w filmie. Wiem doskonale, że czekacie na metro brudno, a tutaj jeszcze przy okazji jest ciekawostka, że znajduje się już najnowszy punkt obsługi pasażera, który się właśnie znajduje obok stacji metra Bemowo. Zawsze tutaj się w miarę pojawiają. Co prawda jeszcze pierwszego dnia, kiedy została otwarta stacja metra, nie funkcjonował, co warto zaznaczyć, ale już parę dni później całkowicie zaczął działać. Tak wygląda poziom stacji i peronu. No i jestem ciekaw waszych opinii. Sekcja komentarzy jest całkowicie do waszej dyspozycji. Możecie zjechać, polubić, powiedzieć, jakie są wspaniałe, czy w ogóle nie mają sensu. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, co sądzicie o wizualnej strefie tychże stacji metra. No tak, czekoladka na górze. Nie będę ukrywać, to wygląda jak czekoladka. Mnie to mi się nawet, bym powiedział, podoba. No i ściany zatorowe. No, tak i plac Wilsona, zresztą podobny, a nawet ten sam architekt tutaj to projektował. Trochę zimno, trochę mi za zimno na tej stacji, muszę przyznać. Jeżeli właśnie chodzi o te ściany zatorowe, czyli te ściany, na których jest tutaj napis Bemowo, jak teraz popatrzycie po prawej, to są ściany zatorowe, to według mnie one są w zbyt zimnym kolorze, to jest taki właśnie srebrny. Wiadomo, to będzie się jeszcze starzeć, te właśnie ściany zatorowe będą zmieniać swój kolor na przestrzeni czasu, ale aktualnie to trochę dla mnie, do mnie to aż tak bardzo nie przemawia. Zresztą takie komentarze słyszałem już na dniu otwartym od pierwszych pasażerów, którzy korzystali z tej stacji metra. To jest drugie wyjście z peronu, czyli część zachodnia, jeżeli tam się będzie już szło właśnie bezpośrednio do kościoła, który był na początku w pierwszych ujęciach, czy do innych osiedli, albo od drugiej strony do ratusza Bemowo. Tutaj macie oczywiście drugą łazienkę, schody ruchome pod tej strony również się znajdują, jak i również windy po jednej i po drugiej stronie drogi, czyli Górczewskiej. Też tutaj są oczywiście przewidziane lokale handlowe, których już nie znajdziemy na kolejnych stacjach, czyli Lazurowej, Karolin i Chrzanów. Nie ma takich miejsc pozostawionych, przynajmniej pod ziemią. Nad ziemią może się będą znajdować przy parkingach Parkujeć, a są planowane takie dwa, zarówno przy stacji Lazurowej, jak i Połczyńskiej, znaczy Karolin. Połczyńska to stara nazwa. No ale tak, to zobaczymy. Tak wygląda oczywiście poziom już peronu. Zwróćcie uwagę, że pociąg sobie tutaj stoi. On tutaj dłużej stoi niż na normalnych stacjach krańcowych, ponieważ tory odstawcze znajdują się większy odcinek dalej, czyli dokładnie za samym skrzyżowaniem Powstańców Śląskich i Górczewskiej się to dopiero znajduje. Przez to takie są trochę większe opóźnienia i w teorii pociągi mogą stać i czekać dłużej. Tak mniej więcej wygląda ta stacja. Co do tutaj peronu nie będę nic mówić. A teraz wentylatornia. Specjalnie wam spowolniłem ten film drugi raz, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda wentylatornia na poziomie minus 2, czyli w tunelu. Ale dobrze, zerknijmy sobie na wentylatornię już bezpośrednio na górze, czyli wentylatornia V05. Taki oto on tutaj wygląda. Jedna część znajduje się za ekranami akustycznymi od drogi, druga
w tym ciągu przy Górczewskiej i też ekranach akustycznych. Tutaj musi z Metra Warszawskiego zrobić nową bramę przy okazji, do dojazdu technicznego, do jednej wentylatorni. Tak one wyglądają, jeżeli ktoś z Was nie wie po co one są, to one służą dzięki temu, że na terenie są, jak będzie jakikolwiek pożar, to wszystko będzie całkowicie wyciągane powietrze, jak i również dzięki nim na spokojnie możemy sobie oddychać i nas nie wyciąga, jak stoimy na poziomie peronu, bo tak to by nas mogło trochę pociągnąć, jak w niektórych systemach metra, gdzie ich nie ma. Ale lecimy dalej, czyli stacja metra Ulrychów C05, znajdująca się już bezpośrednio na Woli, obok galerii handlowej Wola Park, jak i również wcześniej ta stacja jeszcze w projektach i podczas budowy nazywała się Wola Park. Bemowo wcześniej nazywała się Powstańców Śląskich. Takie ciekawostki. Natomiast zwróćcie uwagę, że ta stacja jest dużo mniejsza, nie ma torów odstawczych, nie jest tak samo długa, ale i tak ma dosyć ważną tutaj rolę pełni. Jeżeli popatrzymy sobie na to, że po pierwsze jest główne wejście do galerii handlowej, jak i również do niektórych osiedli tutaj, dosyć dużo osób idzie. Ale to za chwilę zobaczycie. Tu macie taki przelot z góry, gdzie możecie zobaczyć, że faktycznie Górczewska ma trzy pasy. Nie będę ukrywać, że nie jestem zwolennikiem autostrad w mieście, ale no powiem to tak. Lubię, jak jest dużo pasów, ale niekoniecznie na takiej artylerii w już części Woli. Na Bemowie też taka trzypasmowa autostrada trochę dziwnie wygląda, tym bardziej, że tutaj nigdy nie widzę korków. No ale dobrze, może tak wypadało to zrobić, zobaczymy jak to będzie w przyszłości wykorzystywane, trochę według mnie szkoda przestrzeni. Oczywiście nie będę tutaj mówić, że więcej jest zieleni, drzewek i w ogóle, no ale chyba lepiej to by wyglądało. Natomiast zerknijcie tutaj, jak wygląda bezpośrednie wejście od Wola Parku. No to jest po prostu vis-a-vis. Nie ma oczywiście przejścia bezpośrednio podziemnego do tejże galerii handlowej, czy tam centrum handlowego, jak wolicie z nazwą. No ale to jest w gestii już Wola Parku, jeżeli kiedyś chciałby to zrealizować, to może samemu zrobić. Metro w teorii zostawiło mi do tego miejsce, czy z tego skorzystałem, tego nie wie nikt. Też oczywiście tutaj są windy po każdej stronie z ulicy Górczewskiej, przy każdym z wyjść, tak żeby można było na spokojnie się wszędzie dostać. Tutaj też jest przyjemnie zlokalizowany przystanek autobusowy, którego właśnie wiata metra jest również wiatą przystanku autobusowego. Co prawda nie do końca wiem, kto tutaj będzie korzystał z przystanków autobusowych, jeżeli w jedną i w drugą stronę autobusy jadą przez te same stacje co metro, no ale domyślam się, że część osób i tak będzie korzystać z autobusów, jeżeli na przykład będzie miał jakieś krótsze trasy, czy już dłuższe, z mniejszą ilością przesiadek. Chociaż muszę wam przyznać, że jeżeli korzystam z jak dojadę i próbuję zrobić trasę do Ulrychowa, do tej stacji metra, to zawsze mnie kieruje metrem. Niezależnie od tego, z której strony jadę w Warszawy, zawsze mi wybiera, żebym jechał bezpośrednio metrem. Nawet jeżeli na Bemowie mam bezpośredni autobus, to i tak każe mi wejść do metra i tą jedną stację przejechać. Tu jest nowa ścieżka rowerowa i nowy chodnik, który właśnie jest do tego osiedla, którym chciałem wam powiedzieć. Tutaj znajduje się, znaczy tam trochę dalej, znajduje się osiedle Górczewska 181, taki jest dokładny adres, chociaż widziałem tutaj też napis Górczewska Park. Co ważne, nie mieli tutaj wcześniej dojazdu rowerowego, ani takiego bezpośredniego dojścia z Górczewskiej, tak z boku od tej ulicy, która prowadzi do Wola Parku. No a teraz już jest, możecie zobaczyć, właśnie jest ta ścieżka rowerowa do dosyć dużego i pokaźnego osiedla. Więc nie będę ukrywać, to osiedle bardzo dużo zyskało dzięki temu, że jest tutaj metro, bo nie mają też bezpośredniego autobusu. Muszą dochodzić do przystanków właśnie przy Wola Parku. A zwróćcie uwagę, jak to się tam ciągnie. Specjalnie tutaj sobie mam takie ujęcie, żebyście mogli zobaczyć, że tutaj co prawda jest taki mały dojazd, mały chodnik i tak wygląda to niepozornie, to widzimy już pierwszy blok. A takich bloków tam jest trochę więcej. I się zdziwiłem właśnie, że tutaj faktycznie dużo osób korzysta z tego wyjścia, bezpośrednio do tego osiedla, ale w przyszłości wiadomo, jeżeli się tutaj teren zmieni, to będzie więcej osób korzystało z tej stacji metra, jak i również kiedy PKP kiedyś przebuduje swoją linię w tym miejscu, jest planowana stacja metra, stacja kolejowa w tym miejscu Ulrychów, która raczej będzie przystankiem kolejowym niż stacją. Tak wygląda stacja Ulrychów, już bezpośrednio na peronie, jeżeli byśmy wjechali pociągiem od Księcia Janusza, jak i również ja uczyniłem w celu zrealizowania tych zdjęć i filmów. No i możecie zobaczyć, że tutaj są też ciekawe przestrzenie pod schodami, o których nie mogę nie powiedzieć. No, idealne miejsce dla bezdomnych, żeby mogli się tutaj schować i sobie posiedzieć. Nie będę ukrywać, że nie. Oczywiście jest barierka, ale barierka raczej nikogo nie... No, wszyscy przejdą. Powiem tak, dzieci to na pewno tam będą biegać. Tym bardziej, że ta barierka nie ma ani żadnych szyb na dole, czy czegokolwiek, po prostu jest barierką.
Także no takie coś tutaj wyszło, taki trochę bym powiedział niewypał, jeżeli chodzi o te schody. No i tutaj oczywiście wejście na peron technologiczny, czy do tunelu, część techniczne, aktualny czas, godzina, zegarek, no i nowe kasowniki, które się pojawiły przy windach, bo pamiętajcie, że jeżeli zjeżdżacie windą, to nie przechodzicie zwyczaj przez bramki, tylko właśnie w tym miejscu kasujecie bilet lub skanujecie kody QR, które się znajdują, jak tutaj widzicie, bezpośrednio na drzwiach. Trochę dziwnie umieszczone, ale tak to wygląda. No i bezpośrednio też mamy na wprost mapkę dla osób niedowidomych, czy niewidomych i niedowidzących. Ja zawsze tutaj to przekręcam. Także tak wygląda stacja, jeśli byście byli ciekawi, tak faktycznie bym powiedział, że działa. Tu oczywiście mamy rozpiska, kiedy jeździ metro, w jakich godzinach, na jakiej trasie. I też zwróćcie uwagę, że zarówno na stacji Bemowo, jak i tutaj Uldychów mamy informację, że pociągi jeżdżą w dwóch kierunkach. Pomiędzy Brudnem a Bemowem. O ile do Brudna jeszcze nie dojedziemy, przynajmniej nie w tym miesiącu, ale za miesiąc to już raczej bym powiedział, to będzie pewne, że dojedziemy na Brudno. Pytanie tego, którego dnia będzie się to wydarzyło, którego dnia to się dokładnie wydarzy. No ale tutaj właśnie zobaczcie na tej rozpisce, macie kierunek Brudno. Jest oczywiście stacja Zacisze, Kondratowicza i Brudno. One są jeszcze w budowie, film z nich będzie w najbliższych dniach, jeszcze w sierpniu. Postaram się, żeby były, bo przydało się. Natomiast do samej stacji, żeby nie było, że nie powiedziałem coś od siebie, to tutaj mamy ponownie czekoladkę, z tym, że nie jest przekoszona, tak jak jest to na stacji Bemowo. Kolory ścian tutaj zatorowych o wiele bardziej mi się podobają, bo są żywsze. Nie jest to taki szary, tylko jest taki jasny, taki niebieski. Nie do końca wiem, jak to powiedzieć. Nie jestem kobietą, aż tyle nie widzę kolorów. Co nie zmienia faktu, że bardzo mi się podoba ten rodzaj koloru. No i oczywiście stacja trochę bardziej mi się podoba właśnie od stacji Bemowo. Chociaż tutaj cegiełek też jest dużo, a cegiełki akurat bardzo lubiłem, jak to wyglądało wcześniej na stacji szwedzkiej. Także to, że tutaj podtrzymali to i tego jest jeszcze więcej, to całkiem nieźle. Mnóstwo szkła, mnóstwo szklanych ścian, drzwi, wyjść ewakuacyjnych, to oczywiście pozostało. No i stąd jest wyjście bezpośrednio do Wolaparku. Też dosyć ciekawie zrealizowane, jak tutaj zaraz zobaczycie. Co ważne, zwróćcie też uwagę, że to jest jeden biletomat. Jest jeden biletomat, a nie tak jak zazwyczaj na stacjach metra, gdzie się mówiło, że tych biletomatów jest są cztery i prawie nikt z nich nie korzysta. No tutaj to ja po prostu czasami widzę teraz kolejki i wiem, po co jest ich aż tak dużo. Oczywiście tablica, że jest to współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ta kolejna tablica z nazwą stacji, jak i również schody ruchome. Po drugiej stronie to jest właśnie w kierunku, to już jest tych osiedli, tak, przy Górczewskiej. To już jest część zachodnia, tak musiałem chwilę przeanalizować, gdzie się znajdujemy. Mnóstwo oczywiście nowych przestrzeni handlowych, które w przyszłości będą wypełnione, a powoli się wypełniają, nawet na odcinku centralnym drugiej linii metra. Ostatnio widziałem właśnie na stacji metra Centrum Nauki Kopernik, że niektóre przestrzenie, o których nie sądzimy, że kiedykolwiek się wypełnią, czyli po stronie zachodniej przy bulwarach, już się wypełniły. No i tutaj oczywiście od tej strony stacji również mamy łazienki. Łazienki nowe, takie same jak mniej więcej na całym odcinku centralnym, a tu jest bardzo ciekawa część, bo jest wycięty, widoczny odcinek techniczny, gdzie jest tylko taki kolejna barierka, ale przez nią aż tak łatwo nie przeskoczymy. No chyba, że tak jak tutaj na ujęciu będzie otwarta. Tak wygląda stacja z ładnym wjazdem, jak tutaj możecie zobaczyć. Oczywiście widzimy cały rozkład pociągów, gdzie jeżdżą, na jakie stacje. No tutaj gdyby nie to, że jest prześwietlone, to byśmy widzieli, że to jest kierunek właśnie Brudno i Bemowo na tych tabliczkach na górze, coś tak świecą na biało. Tam normalnie jest napis. No i tutaj oczywiście pociągi. Dużo osób korzysta nawet z tej stacji, tak jak już powiedziałem wcześniej. I w niektórych miejscach są właśnie siedziska kamienne, więc bardzo zimne, więc na dłuższą metę to sobie nie posiedzicie na tym, nie wytrzymacie, bo po prostu wilka będziecie mieli i szara trzecia szyna. Nie jest tak jak na wszystkich odcinkach ani żółta, ani pomarańczowa trzecia szyna, która zasila pociąg metra, tylko tu jest szara. Powiedziałbym, że mało kto to zauważył, że brakuje tego, a jednak ma to swoje zalety, ponieważ nie psuje designu stacji. Tak wygląda wyjście od Wolaparku na dole. Jak widzicie, jest pośrodku winda, jak i również schody. No i tutaj mamy bezpośrednio też przestrzeń z dojściem do stacji metra. Mniej więcej w tym korytarzu właśnie, tak sądzę, że jeżeli Wolapark by chciał zrobić swoje własne dojście bezpośrednio na dole, do galerii handlowej, to oni mogliby to tutaj zrobić właśnie spokojnie. A tutaj jest napis, wybudowaliśmy ci metro, jaka jest twoja supermoc. Golden Mark tak napisał. No i moja odpowiedź jest, wybudowaliście, a ja nagrałem, jak budowaliście metro. Natomiast właśnie w tym miejscu
można byłoby to wszystko zrealizować, jeżeli chodzi o taki łącznik Wola Park, metro podziemne, ale to już Wola Park, tak jak powiedziałem, sam musiał zrealizować. Mnóstwo nowych przestrzeni handlowych, jak i również oświetlenie takie sobie. Tutaj co do sufitu, może nie będę się odnosić, bo wygląda tak sobie. Wiadomo, jest pomalowane, na ujęciach jest jeszcze ciemniejszy niż faktycznie, ale jakoś to mnie najmniej przemówił ten sufit właśnie w przejściach podziemnych. Jakby widać, że te cegiełki im się skończyły fundusze na mniej więcej 2/3 ściany i tamtej górnej już im się nie uda zrobić, chociaż ładnie to podświetlili. No ale tak jak mówiłem, może trochę za dużo tej pomarańczy tutaj jest. Jakby to jakimś kolorem przełamali, to może by lepiej wyglądało. No i zjedźmy sobie raz jeszcze na poziom peronu stacji metra Ulrichów, żebyście zobaczyli, ile faktycznie osób korzysta ze stacji. Ja byłem mniej więcej w środku tygodnia, nie w jakiś weekend. I tak wygląda, jeżeli chodzi o wysiadanie z pociągu z centrum, który właśnie przyjechał. No, całkiem dużo bym powiedział. Na koniec oczywiście nie może zabraknąć komody montażowej KD06, która się znajduje bezpośrednio przy stacji Księcia Janusza i tu były wyjmowane tarcze TBM, które drążyły tunel bezpośrednio od stacji na Bemowie. Także taka jeszcze ciekawostka, by tutaj wszystko połączyć w jedną całość, jak to wyglądało, to właśnie w tym miejscu były wyjmowane i tu już jest całkowicie tego miejsca nie widać. Jest nowy asfalt, nowe ścieżki rowerowe, nowe skrzyżowanie. Wszystko już jest całkowicie odnowione w ten sposób, że nawet byście się nie domyślili, że tutaj coś z metra było budowane jeszcze jakieś parę miesięcy temu, było wszystko rozkopane. Nie domyślilibyście się tego. Natomiast to nie zmienia faktu, że kończymy już ten 21-minutowy odcinek Zapraszamy do metra. Bardzo długi, jeśli tutaj dotarliście, to bardzo wam za to dziękuję. Napiszcie w komentarzu, nie wiem, banan. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwonek zmaczek. I już niedługo pojawią się filmy z podsumowaniem budowy metra na przestrzeni 3 lat. Do zobaczenia. Cześć!